Korek na korku. Odkąd zaczęły się dwie inwestycje na dwóch głównych drogach w Katowicach, codziennie dochodzi do zamknięcia tunelu. A to powoduje jeszcze większe zatory. Częściej niż zwykle kierowcy nie mogą przejechać pod rądem. Łukasz Kądziołka. Korek tu, korek tam. I jeszcze tutaj. Tak wygląda codzienność kierowców w Katowicach od początku tygodnia. Powodem nie są warunki atmosferyczne ani wypadki. Mogą być dwie inwestycje. Tylko jakbyśmy nadal mieli dwa pasy, no to by się inaczej odbywało. A z dwóch na jeden rano, między siódmą a dziewiątą, no to jest koszmar. No bo tutaj na rozdzieleniu mamy z czterech na dwa. To powoduje te korki. Zwężenia powodują korki, a taka organizacja ruchu jest z kolei spowodowana dwiema inwestycjami. Nad drogą ekspresową S86 trwają przygotowania do rozbiórki wiaduktu, który od wielu lat popadał w ruinę. Z kolei na drodze krajowej numer 79 szykuje się przebudowa wiaduktu nad torami, co jest związane z kolejową inwestycją. Niektórzy wyjeżdżają do pracy 15-20 minut wcześniej. Mam już to wliczone w czas dojazdu do pracy i. Niestety, taka jest nasza rzeczywistość obecnie i trzeba się do tego przyzwyczaić. Są zwężenia, więc są korki, ale nie tylko na wspomnianych drogach. Dochodzi do sytuacji, w których tunel w Katowicach trzeba zamykać w ciągu ostatnich trzech dni znacznie częściej niż do tej pory. Informacjami na temat tego, czy pod rądem da, czy nie da się przejechać, codziennie wymieniają się kierowcy. Od poniedziałku do środy tunel był zamykany ośmiokrotnie. Z tych ośmiu razy tylko raz z powodu zdarzenia na drodze, którym była awaria pojazdów. W pozostałych przypadkach natężenie ruchu było zbyt duże, a co za tym idzie, tworzyły się zatory, które wpływają na nagromadzenie spalin w tunelu. O tym, czy obiekt pod rądem jest zamknięty czy otwarty, decydują operatorzy nadzorują zarówno pracę systemów wentylacyjnych, jak i właśnie sytuację na, na drogach. Więc z jednej strony mamy tą kwestię e, tego składu powietrza i też poziomu tych szkodliwych substancji. Z drugiej samego natężenia ruchu, bo tak jak wspomniałem wcześniej, nie dopuści do sytuacji, że w wypadku nagłego zdarzenia droga ewakuacji byłaby niemożliwa. Jak podaje miasto, średnio w ciągu godziny w tunelu porusza się od 2 do 3 tysięcy pojazdów na każdej z jezdni. W związku z tym, że korki są coraz dłuższe i obejmują coraz więcej dróg, to zamykanie tunelu może być teraz częstsze niż zwykle. Zwłaszcza że zbliżają się kolejne zamknięcia wiaduktów kolejowych w centrum Katowic.